Jakiś czas temu śledziłem moją dziewczynę w Minecraft. Dziś postanowiłem, że spędzę 24 godziny pod jej łóżkiem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku spędzimy 24 godziny pod łóżkiem mojej dziewczyny. Słuchajcie, jak widzicie, ona teraz... Wszyscy ogólnie mieszkamy teraz w Borowiku. Ale dobra, zanim, bo ja się rozpędziłem za bardzo. 4000 łapek w górę i kolejny odcinek spędzenia nocy pod czyimś łóżkiem w Minecraft. Jeżeli podobają wam się te odcinki, to koniecznie zostawcie tą łapkę w górę. I zapraszam bardzo serdecznie na wszystkie moje kanały, ponieważ mam 3 kanały, na których zacząłem działać na wszystkich. Ja nie wiem, jakiś jestem szalony ostatnio, ponieważ na Szczypson Game się wrzucam, czyli tutaj. Codziennie odcinki o godzinie 19:19, na Szczypson Plusie codziennie odcinki o godzinie 16:16 i streamuję sobie na kanale głównym. Ale tam już jest takie bardziej ome, takie gadanie totalnie na luzie, więc kto chce może wejść. Wszystkie linki są oczywiście w opisie, można zasubskrybować. Słuchajcie, moja dziewczyna jest tam gdzieś w Borowiku na górze, ponieważ wszyscy tu mnie... O, patrzcie, zeszła teraz. Dobra, ona nie za bardzo wie. W ogóle właśnie, bo muszę wam to pokazać. Mam wgranego skina z tą Brika. Zaraz wam pokażę czemu, bo ona tam ma taką jedną rzecz u siebie na chacie, którą mogę wykorzystać w ten sposób, że jestem z tą Brikiem. Czekajcie, gdzie ona jest? Dobra, o, dobra, zeszła sobie gdzieś na dół, więc spoko. Spędzimy sobie tutaj czas u niej. Słuchajcie, ona ma idealne miejsce, żeby spędzić czas pod jej wyrkiem. Ja już tutaj byłem wcześniej, sobie to ogarnąłem, że w tym miejscu idealnie, jak rozkopiemy to wszystko, możemy spędzić czas, a ona nas totalnie nie będzie widziała, bo możemy tak, tutaj zrobić, o, czekajcie, to musimy rozwalić. O, i tu są jeszcze półpłytki, to już w ogóle dobrze, bo ja właśnie o nich myślałem, żeby półpłytki były w tym miejscu. I patrzcie, jak tutaj sobie zamurujemy. O nie, tu musimy dać akurat chyba to, bo tutaj by nas było widać. Nie, źle postawiłem. O nie, nie chwyciłem tego, muszę tu jeszcze raz oblecieć. Ciekawe, gdzie ona jest, bo ona gdzieś wyszła na chwilę. Mamy mało czasu, bo ona w każdej chwili może wrócić. Dajemy tak, żeby nikt nie widział, że tam coś się stało. I dajemy w ten sposób. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tu skampieni. Nie jestem totalnie przygotowany na to, żeby ją tutaj w jakikolwiek sposób prankować, ale dobra, mam tutaj jakieś jajko. Tu mam jakieś jajka kurze, więc super, fajnie. O, mam łuk też i strzałę, dobra, to też będziemy mogli do niej strzelić czy coś. Więc dobra, jesteśmy przygotowani na to, żeby jakkolwiek ją prankować. O, mamy dużo jajek, więc możemy nawet wiele jajek wystrzelić. I tu jakieś kury pewnie się zespawnują czy coś. Będzie naprawdę... Obiecuję wam, będzie super. Dobra, ale jestem troszkę zestresowany. Dobra, mamy... Czy jest tu coś, czy mogę jeszcze ją strollować? Chyba nie. Najwyżej będziemy coś robić. Dobra, słuchajcie, jest w pobliżu. Idzie sobie tutaj teraz na górę. Jak patrzcie, jak teraz dam sobie F5, to mnie tu w ogóle nie widać. To jest super, że ja ją tutaj teraz widzę, a ona mnie totalnie nie widzi. Przeszła obok mnie. Nie zauważyła, patrzcie. Bo ona jest z tamtej strony i to wiecie, ja się zlewam z otoczeniem. To totalnie mnie nie widać. Dobra, patrzymy, co ona robi. Coś w skrzynce. Patrzyła się w tą stronę, ale na szczęście się zlewam z otoczeniem. Dobra. Widzę, że w skrzynkach coś grzebie. Jak będzie co jakiś czas wychodzić stąd, to my wtedy będziemy stąd wychodzić i ją jakoś prankować. Więc, o, przepala coś w tym. W piecu. Ciekawe, co tam przepala. Musimy później zobaczyć, co tam przepala takiego konkretnego. Coś wsadza do skrzynki. Szkoda, że nie jesteśmy bliżej skrzynki, to byśmy tam też zajrzeli teraz, co ona tam robi w niej konkretnie. Ale niestety nie jesteśmy w stanie. Spędzimy sobie tutaj pod jej wyrkiem. O. Też... Jest noc, z tego co wiem, to ona mogłaby pójść spać teraz. O, dobra, poszła sobie. A nie, jest dzień, dobra, to nawet nie mogłaby pójść spać. Czekajcie, gdzie ona idzie? Dobra, gdzieś pobiegła. Mamy teraz chwilę, żeby stąd się wydostać. Tylko teraz jak stąd się wydostać, żeby jak najmniej niszczyć? Musimy rozwalić to. I oj, możemy tak, w sumie tym żelkiem się wystrzelać. Dobra, nie mam butów, nie założyłem, ale ten żelek jest nam przydatny. Dobra, patrzmy, co ona tu przepala. Kobla! Czyli potrzebuje stona, czyli będzie coś robiła ze stone bricków prawdopodobnie. Popatrzmy, co ona tu w tej skrzynce ma, bo w ogóle nawet nigdy nie patrzyłem. Tylko muszę kontrolować, gdzie ona jest. Dobra, tam jest gdzieś na dole, mamy czas. Ona ma totem nieśmiertelności? Co? Jednego orangema, dobra, widzę. Tu ma takie... Diamentowy kilo, wydajność 4, niezliczalność... Ale ma fajny kilo diamentowy, ale ma chyba taki sam. Wydajność 4, tak. A nie, niezliczalność, szczęście 2, ona ma tu szczęście 3. Ojojoj, ale... Kusi mnie podrąbać, ale nie, może lepiej nie. Ma tu jakieś książki z piórem i w ogóle. Ale dobra, nic tu w sumie takiego ciekawego nie ma. Czy ona tu idzie? Chyba nie. Czekajcie, ja bym ją jakoś ją sprankował. Wiem, damy to jajko w tym miejscu, tu przy wejściu. Dobra. I to się wykluje, to jest chyba... Nie wiem, co to jest. To jest chyba Manticora, ale nie jestem pewien. Ale to będzie takie bardzo małe, więc zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, ja się tu chowam znowu, bo ona zaraz tu może gdzieś wejść. Jest tam. Czekajcie, czy będzie wchodzić po schodach na górę teraz? Tak, wchodzi szybko, tu murujemy to. Dobra, stajemy znowu na shifcie. I totalnie nas nie zobaczy. Jestem ciekaw, jaka będzie reakcja na to jajko tam. Nie, ona chyba je zdeptała.
Zdeptała je i ma je w ekwipunku. Ma w ręce to jajko. Dobra, nie wie co się dzieje totalnie. Nie widzi mnie tutaj. Ma w ręce jajko. Zaraz ją sprankujemy coś tymi zwykłymi jajkami. Dobra, idzie je odłożyć, biorę sobie te zwykłe jajka do ręki. To chowam. Teraz tak, rzucam jajko tam, jedno. Koło niej się rozbiło, jeszcze jedno rzucę. W jakim jest szoku, nie wie co się dzieje, nie wie skąd te jajka lecą. Dobra, musimy uważać. O, myśli, że przez okno. Dobra. Nie, no dobra, nie widzi nas, nie widzi nas tu, więc bardzo dobrze. Czekajcie, ja bym rzucił tu kilka tak, żeby jej kurę zrespić. Dwie są. Dobra, ona nie wie co się dzieje, nagle jej się kury pojawiły. Patrzcie co się dzieje. Nie, zabiła kurę na wizji, co jest grane, muszę coś zjeść zaraz, ale to nie teraz, bo usłyszy mnie. Dobra, coś tam przegląda w tych skrzynkach znowu. Ja, o, wiem co zrobimy, zabierzemy jej to z piecyka, żeby nie miała, wiecie, żeby nie miała tego. Żeby jej się to przestało przepalać, ale to zaraz jak pójdzie. Dobra, jakieś marchewki wzięła sobie do ręki. O, dobra, je. Dobra, super, że w tym miejscu jesteśmy naprawdę niewidoczni, bo patrzcie, nawet jak kucniemy, jakbym stał, to by było jeszcze widać, ale jak kucamy, to totalnie nie ma mnie tu, tak naprawdę. Ej, dobra, poszła na górę. No nie wiem, czy jak poszła na górę, to jest to bezpieczne stąd wychodzić. Znikł mi jej nick. Czekajcie, spróbuję stąd wyjść. Ale nie wiem... A nie, jest tam na górze. Dobra, szybko robimy z tym piecem, bo nie ma na więcej rzeczy czasu. Bierzemy węgiel po prostu, jej się to przestanie przepalać. Więc bierzemy węgiel i chowam się z powrotem tutaj do tego naszego miejsca. Schodzi akurat, dobra, to schodzimy tu. Odłożę sobie na przykład plecak, bo jest totalnie nam niepotrzebny w tym momencie. O, tak, dobra, idealnie. Zaraz strzelimy też do niej z łuku, bo mam łuk przygotowany. Ale to zaraz, o, Dave dołączył akurat na serwer też. Dobra. Nie, muszę... Nie mogę mieć tego w ręce, bo przecież ona może zobaczyć. Dobra, zobaczyła, że się to przestało przepalać. Ale nie wiem, czy jest... Pewnie jest w szoku, że węgla nie ma, bo była pewnie pewna, że tam została... O, dołożyła węgla teraz w tym momencie. Dobra, to teraz prank, strzelamy do niej z łuku. Ale dostała, dostała. O nie, ale dostała mocarną petardę. Ma strzałę w nodze, ale nie wie co się dzieje, nie wie co się dzieje. Dobra, jest, przygotowana jest Tiger Swordem, żeby mnie zabić. Jakby tutaj teraz ogarnęła, że to ja. Ale dobra, ale nie wiem, patrzcie, szuka. Myśli, że ktoś jest na niewidzialności. Myśli, że ktoś na niewidzialności jej szuka. Dobra, dobra. Jakby sobie niechcący machnęła tu mieczem, to mnie totalnie zabija w tym momencie. Więc nie może tu mach... Jakby mnie niechcący uderzyła, to przecież mnie nie ma od razu. Nie ma mnie od razu. Bo to jest Tiger Sword, on jest zbyt mocny. O dobra, ona nie wie, że tu jestem. Nie widzi mnie w tym miejscu. Dobra, rzucamy jeszcze jedną... Aj, rzuciłem jeszcze trzy jajka, ale nic się nie stało. Dobra, gdzie ona idzie teraz? Dobra, coś znowu idzie robić do pieca. Dobra, rzucam tam znowu kilka jajek. Mogła widzieć, skąd te jajka lecą. Dobra, myśli, że tu ktoś jest. Ona ciągle myśli, że ktoś jest na niewidzialności. Więc mamy ten plus, że ona nas po prostu nie widzi, bo myśli, że ktoś jest na niewidzialności. To jest dobre, że tak myśli. Dobra. Ale patrz, no, ale jest trochę w szoku. Ale dobra, musimy zrobić... Czekajcie, jak sobie zaraz pójdzie, to poszukam jeszcze strzał w plecaku, bo te strzały były najfajniejsze. Ej, dobra, coś zaczęła murować. Ciekawe co... Ej, co ona, czemu tu klocek postawiła? Dobra, coś tam robi znowu przy tym. Rzucamy tu znowu kilka jajek. Dobra, rzucamy wszystkie, żeby kury się zrespiły. Dobra, ma trochę kur. Znowu będzie w szoku, co się dzieje. O, tam też jedna przebiegła. Patrzcie, no, znowu ma kury. Zabija je powoli, dobra. Muszę się odsunąć, żeby tu mnie przypadkiem nie uderzyła. Dobra, odsunąłem się, nie uderzyła mnie. I szuka dalej kur następnych. Dobra, tu jest jeszcze jedna. Co ja ją widzę? Może przetrwa. Nie ruszaj się, kurko, może ci... A nie, zauważyła cię. Nie, najgorzej. Dobra, pozbyła się wszystkich kur naszych. Potrzebujemy teraz plecak. Plecak szybko. I teraz szukamy... Nie mam tu strzał chyba. Ajajaj, nie mam strzał, dobra, trudno. To będziemy musieli stąd jakoś wyjść i może ona w skrzynce będzie miała strzały. Ej, to jest dobre, to musimy sprawdzić. Więc jak sobie zaraz pójdzie, to wyjdziemy stąd. Co ona robi? Co to jest? Co jest grane? Zrobiła sobie stolik. Co tam robi? Czemu ona uderza? Czym to uderza? Aha, rozwaliła to. Coś źle sobie postawiła chyba.
Dobra, nie wiem, czekamy aż stąd wyjdzie, bo wtedy zajdziemy sobie do skrzynek coś zobaczyć, czy ma strzały. Dobra, wyszła. Dobra, to jest chyba jakaś dłuższa podróż w jej wykonaniu, bo bardzo pewnie wyskoczyła stąd. Dobra, szybko, szybko, szybko. Gdzie ona jest? Znikła mi. Dobra, szybko patrzymy, czy ma strzały w skrzynce którejś. Ej, ja mam... tu ma strzały! Dobra, będziemy mogli ją dalej prankować. Ja w ogóle jeszcze jedną strzałę miałem, teraz tak zauważyłem. Ale dobra, czekajcie, co byś tu jeszcze można było zrobić? Gdzie ona jest? Nie widzę jej niku. Nie widzę niku. O! Nie wiem, co to zrobiło, ale dobra, znowu zabrałem jej węgiel z tego, żeby przestała się przepalać. Co ona tutaj ma? Mikstura leczenia. Ale to może niekoniecznie będziemy jej to... Albo wiem, co zrobimy, patrzcie. Bierzemy jeden stack kobla i idziemy i rozrzucamy ten stack kobla po całym jej... po całej jej chacie. I ona zobaczy tutaj, że ma rozrzuconego kobla całkowicie. Dobra, teraz trzeba zrobić tak. Teraz muszę... O nie, ja tu jak przejdę, to od razu... Od razu go biorę, więc muszę zrobić tak. I wrócić do bazy w tym momencie. O! Tu wywalić, tu. W ten sposób, dobra. Jeszcze tak wywalę tą całą resztę, żeby tam leżała sobie. I chowamy się z powrotem. Zamurowujemy się. Gdzie ona jest? Nie widzę jej. O, tam jest, dobra, widzę jej nick chyba, to jest ona? Tak, to jest ona, dobra. Dobra. Zaraz tu będzie wchodzić na górę. Jest dzień nadal. Gdzie ona poszła? Znikła mi znowu. A nie, jest tu, dobra, wchodzi na górę. Teraz zobaczę ten kobl. Porozrzucany. I mam łuk, więc znowu będę mógł... O, widzi kobla, który jest porozrzucany, więc teraz... Jest w szoku. Znowu się przestał przepalać, uwaga, strzelamy do niej z łuku. Zadało mi to obrażenie, ona ma z tymi jakąś ulepszoną zbroję taką, która mi zadaje obrażenia, jak ja jej zadaję obrażenia. Więc ona mogłaby zobaczyć, że tu coś się ruszyło. Dobra, szukam jej znowu, chcę mnie zabić, ale znowu jej się nie udało. Musimy się tu schować. O, mogłem zjeść ziemniaka, jakiej nie było, nie zdążyłem. Zjadła jabłko, wystraszyła się. Dobra, strzelamy do niej znowu, uwaga. Dobra, nie wiem, że tu jestem. Jestem tak schowany, patrzcie, jak tu stoję, to jestem totalnie jakby pod tym. Widzicie, że ona nie wie, że ona myśli, że to jest normalny blok, tak jakby. Więc totalnie mnie tutaj nie widać. Gdzie ona jest? Tam. Dobra, znowu naciągamy, znowu strzelamy do niej. Uwaga. Oj. Ej, jest to najfajniejszy prank, jaki mógł być, naprawdę. Nie wie, gdzie jestem. Wie, że dostaje strzały za każdym razem. Dobra, strzelamy do niej stąd też teraz. Tylko musimy się ewakuować. Dobra, uciekamy. Dobra, przerywam challenge, bo już wiedziała, że tam jesteśmy. Już zaczęła kopać w te. Nie! Zapomniałem, że nie mam butów! Nie! Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. No nie wierzę, że skończyło się to moją śmiercią ten odcinek. O nie. Dobra, trudno, dziękuję wam. Trzymajcie się do następnego odcinka już jutro, pa, pa.